Wrażenia bardzo fajne. Trasa bardzo dobrze przygotowana, niezbyt męcząca, także nawet amatorzy również sobie poradzą. Adrenalina jest, także dlatego pewnie większość zawodników zrobiła życiówkę, tak jak ja. Czuję się super, świetna impreza. Trasa łatwiejsza niż w zeszłym roku, zdecydowanie. Dzięki temu czas też poprawiliśmy. Niewiele, ale trochę. Pogoda chyba też sprzyjała dzisiaj życiówkom. Tak, w zeszłym roku było gorąco, było słonecznie, ale w tym roku też było fajnie. Powiedzcie panowie, który raz już Częstochowa jesteście na biegu Częstochowskim? No generalnie to jest nasza trzecia edycja. To nie możemy oczywiście porównać do zeszłych lat, bo to inna trasa trochę, ale jak ta wasza nowa trasa? Fajniejsza, lepsza? No trasa zdecydowanie łatwiejsza. Jeżeli chodzi o widoki, też było fajnie. Polecamy bieg Częstochowski na pewno wszystkim. Jak najbardziej. Fajna impreza, niech ludzie tutaj przyjeżdżają. Reklamujemy nasze piękne miasto i okolice. No dzisiaj pogoda dla biegaczy była. Dla biegaczy no mniej korzystniejsza dla kibiców, ale i tak walory tutaj organizacyjne, co każdy biegacz na pewno chyli czoła, bo jak to się mówi, nie sposób jest zrobić imprezę jak jest słońce, ale sposób jest zrobić imprezę jak jest deszcz. I wtedy to pokazuje klasę zawodników i całego zespołu organizacyjnego, które to organizuje. Nowa trasa wydaje się lżejsza, aczkolwiek pada deszcz, więc jest trudniej, bo znowu jest kałuże są i jest woda w butach. Fantastycznie jest. Jest super frekwencja. Bardzo dużo osób mimo tej niesprzyjającej aury wystartowało. Mam nadzieję, że się wszyscy doskonale bawili, bo tak wyglądało po minach zawodników. 1253 osoby wystartowały. Za chwilkę zweryfikujemy, ile faktycznie dobiegło do mety, ale wszyscy szczęśliwie biegu kończyli. Nie było żadnych zdarzeń na trasie? Nie, absolutnie żadnych. Bardzo wszystko przebiegło sprawnie. Wszyscy biegacze i obsługa na trasie zdyscyplinowana. Także ogromny sukces, ogromna radość i satysfakcja. No i z tego spotkania, tak? Bo to było najcudowniejsze, że możemy się tak licznie spotkać. Mimo pogody wyszli mieszkańcy. Bardzo im za to dziękujemy również.